Witam serdecznie, nazywam się Andrzej Chlasta, jestem testerem marki MS Range. Wraz z dwójką przyjaciół, Maciejem Krawczykiem, Łukaszem Dominiakiem z naszego teamu, gościmy na łowisku Bączek. Woda należy do Huberta Pilszaka. W ogóle dzięki jego uprzejmości możemy tu dzisiaj wędkować. Jest to powyrobisko żwirowe. Woda dosyć głęboka, wydaje mi się trudna. Jaki jest plan dzisiejszej wyprawy? Chcemy pokazać, że metod feeder to nie tylko delikatne kije, małe ryby. Będziemy chcieli złowić dzisiaj rybki 10+, właśnie stosując metod feeder. Wytypowaliśmy to łowisko, dlatego że bardzo lubimy takie trudniejsze wyzwania. Będziemy wędkować pod drugim brzegiem, w bliskości trzciny, w trzech różnych miejscach. Maciej z Łukaszem będą łowić na odległości około 50 metrów, również pod drugim brzegiem. Ja mam troszeczkę dalszą odległość, jest to ponad 80 metr. Wszyscy wędkujemy pod trzciną, dlatego że po obserwacji łowiska, zaraz po przyjeździe, zauważyliśmy największy ruch ryb właśnie przy trzcinach. Będziemy głównie używać przynęt i zanęt marki MS Range. Sprzętem oczywiście też wędkujemy wspomnianej przed chwilą marki. Także zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że pokażemy Wam coś, co będziecie mogli wykorzystać podczas własnych zasiadek. Branie moje nastąpiło z samego rana, bardzo agresywny odjazd, długi hol, bardzo waleczna ryba wypływana, no po takie tutaj przyjechaliśmy, czyli 10+. Moja nastąpiła wczoraj 21:30, również bardzo agresywnie, niesamowita walka, pomimo niewielkich rozmiarów, ale na federka jednak to jest niesamowita przyjemność. Mój jeść odpadł o godzinie 9:00, po krótkim holu, szedł pod samą powierzchnią, zameldował się po bardzo króciutkim holu na naszej macie. Mamy kolejnego pięknego amurka, 15 minut od spompowania na moją ulubioną przynętę MS Range'a, mikro truskawkę. Po bardzo emocjonującym holu mamy go na macie. Jeżeli chodzi o sprzęt, na który łowię, jest to feeder Econ MS Range'a oczywiście o wyrzucie do 180 gram. Dlaczego taki? Dlatego, że miejscówka, której łowię, znajduje się pod drugim brzegiem, pod trzcinami, jest to odległość
jakichś 85-90 metrów. Trzeba wykonywać dalekie, precyzyjne rzuty. Kołowrotek, seria Prime Feather z dość płytką, wysoką szpulą, również do dalekich rzutów. Rozmiar 4,5 tysiąca. Żyłka główna, bardzo mocna żyłka MS Range'a o grubości 25. Jeżeli chodzi o podajnik, podajnik również używam z MS Range'a, otwarty, głównie do samego peletu, tak? Wędkuję przede wszystkim peletem w podajniku. Jeżeli chodzi o sam zestaw, używam półprzelotowego zestawu, tak? Na fluorokarbonie. Dlaczego? No, uważam, że są bardziej efektywne brania. Jeżeli chodzi o sam haul, kiedy ryba obraca nam się często już przy samym brzegu, efekt przecięcia płetwą tutaj praktycznie nie występuje, tak? Poza tym ładnie układa się to na dnie i jest niewidoczne dla ryb. Jeżeli chodzi o przynęty MS Range'a, no tutaj zmieniamy, kombinujemy. Głównie jest to są dumbbellsy, czyli nieduże przynęty tonące. Będziemy próbować na czosnek, tak? Żółty kolor, bardzo dobrze widoczny dla ryb. W podajniku, jak wspomniałem, sam pelecik, tak? Dla uatrakcyjnienia przynęty używam Fluo Fog Jelly z MS Range'a. Jest to efekt wizualno-smakowy, tak? Powstaje taka zielona chmura zaraz po wpadnięciu koszyczka do wody, co przyciąga ryby, które być może sobie tam żerują dalej od dna lub pod powierzchnią. Powoduje bardzo gęstą, taką jaskrawą chmurę. To pokażę. O, jedna kropelka taka. Powoduje naprawdę sporo zamieszania w wodzie. No teraz spróbuję umieścić swój zestaw w wodzie. Jeżeli chodzi o haczyk, jest to haczyk w rozmiarze 10. Na bardzo miękkiej plecionce, plecionka 12 LB. Używam dwóch rodzajów, tak? Albo jest to gumka do przynęt tonących lub szpilka, jeżeli chodzi o pop-upy. Dosyć krótki włos, zacięcia są praktycznie za każdym razem, także jest to bardzo, bardzo, bardzo skuteczny i dobry przypon. Nie za długi, 10 cm, zarówno i do pływaków, i do leżących. Po wyborze miejscówki do łowienia trzeba było obrać taktykę nęcenia. Wiadomo, że jesteśmy tu dlatego, aby złowić te większe ryby. Tak zakładaliśmy. Dlatego w pierwszej kolejności nęciliśmy łowisko czymś grubszym, tak? Czyli ziarno. Kukurydza, pelet, konopie z mieszanką ciemnej zanęty. Z uwagi na to, że łowimy na dość dalekim dystansie, jak na metodę, no to procą nie doszczelimy, pozostało nam nęcenie z pombem, tak? Wybraliśmy do tego średniego z pomba. Można śmiało tam bez wysiłku dorzucić i pierwsze wstępne nęcenie wykonać. Oprócz peletu, który już pokazywałem, którego używam do podajnika, używamy oczywiście na zmianę też sypkiej zanęty. Kiedy już widzimy, że ta ryba żeruje w łowisku, ta zanęta pracuje szybciej niż ten pelet. Stąd nasz wybór. No, stosujemy zanęty MS Range'a, bo tutaj przyjechaliśmy to testować. Jest to karp w serii Competition. I bardzo fajna, często sprawdzająca się zielona zanęta, która jest dedykowana na wody głębokie. Oprócz tego pelet, który wcześniej dodawałem do ziaren w postaci suchej, umieszczamy w malutkich PV-kach i też próbujemy mocować to do podajnika MS Range'a, tego płaskiego, który pokazywałem wcześniej, za pomocą gumki, pokażę to może trochę później. No i też takim peletem suchym w malutkich PV-kach wędkujemy.
Jeżeli chodzi o pellet mikro z MS Range'a, no może być on dodany, na pewno spróbujemy w południe dodać go do wcześniej umieszanego tego żółtego naszego pelletu grubszego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jedna pojedyncza kulka, smak truskawka. Przede wszystkim zaczynamy od suchych mieszanek, tak? Czyli najpierw wsypujemy wszystko do wspólnego kotła, mieszamy razem na sucho. Tej użyję tylko trochę, ponieważ głównie dodawałem ją do ziaren wcześniej. Niech to się chwileczkę przygryzie. Natomiast pelet. Z peletem jest łatwiejsza sprawa. Pelet wsypujemy do jednego pojemniczka. Możemy pomieszać dwa różne, trzy różne. Ja akurat najbardziej lubię mieszać te dwa rodzaje. Pelet też mieszam i pelet po prostu zalewam wodą. Nie robię tego w ten sposób, że po jakiejś chwili odcedzam wodę, po prostu zostawiam, aby ten pelet nasiąknął, wpił tą wodę. Po jakimś czasie on naprawdę będzie dobry do użytku. Można go w efekcie końcowym mieszać razem z zanętą naprzemiennie, stosować sam pelet, pelet z zanętą, czy samą zanętę, to już zależy od sytuacji, jaka jest na łowisku. Także pelecik zostawiam na jakieś kilkanaście minut. Suchą zanętę mieszam dalej i delikatnie, stopniowo dodaję wody. Najważniejsze jest, żeby zanęty nie przemoczyć. Ona musi delikatnie wpijać tą wodę, każdy składnik. Po wymieszaniu będziemy przecierać zanętę przez sito. Następnie zostawiam ją na jakieś dobre 20-30 minut, aby następnie móc za nią wędkować. Dobrze przesiana przez sito zanęta, bardzo dobrze pracuje w wodzie, natychmiastowo uwalnia wszystkie swoje składniki, dlatego myślę, że jesteśmy gotowi. Możemy i zacząć wędkować. Aby dobrze zanęcić interesujące nas miejsce, które wybraliśmy na początku wędkowania, musimy posłać taką grubą zanętę, jak ta, którą mamy tu przygotowaną, na dość daleką odległość. Jedynym sposobem na to jest użycie spomba. Jako linki głównej do rzutu używamy również MS Range'a w wersji 0.28 oraz kilka metrów miękkiej plecionki jako strzałówki. Oczywiście ochrona palca przy rzucie jak najbardziej jest wskazana. No to może teraz zacznę nęcić. Thank you.
ta piękna rybka może osiągnąć naprawdę imponujące rozmiary, jak dorośnie. To jest jeszcze bardzo młody osobnik, ale i tak pięknie i nietypowo ubarwiony. Dlatego szybko zwrócimy mu wolność, żeby mógł rosnąć i sprawiać przyjemność innym wędkarzom w przyszłości. Jak już wcześniej wspominałem, używam zestawu półprzelotowego, tak? Uważam, że jest to doskonale prezentujący się zestaw na dnie, gdyż cały odcinek fluorokarbonu jest niewidoczny. Zapobiega to również, jak już też wspominałem, przy holu ryby, kiedy ona nam się odwraca, chce jeszcze zrobić jeden odjazd. Wtedy czasami występowało coś takiego jak przecięcie głównej linki górną płetwą. No tutaj przez zastosowanie tego fluorokarbonu zapobiegamy temu. Nawet jak nam się karb odwinie, przewinie, to tutaj z tym nic się nam nie powinno stać. Poza tym brania, które występują na półprzelotowym zestawie, ta ryba nie czuje od razu tego oporu i po krótkim odsunięciu się od koszyczka zanętowego z przynętą następuje samo zacięcie. Tutaj stosujemy dowolną długość. No ja uważam akurat, że ta długość jest najbardziej optymalna, gdyż stosowałem dużo dłuższe, trochę krótsze. Wydaje mi się, że ten model jest najbardziej sprawdzony. Pokażę, jak w szybki sposób to zrobić. Przekładamy dwa razy. Tworzymy pętelkę, owijamy kilkukrotnie w koło powstałej. Powstaje taki dosyć bardzo mocny, dobry węzeł, który jeszcze nigdy mi nie zawiódł. Zawsze te końcóweczki fluorokarbonu docinam, przypalam lekko zapalniczką. Ta osłonka tutaj na krętlik, który nam się bardzo ładnie chowa. Następnie podajnik. Podobny węzeł stosuję tutaj, jak na krętliku, czyli podwójne przewinięcie. Wtedy naprawdę ustalam długość. Znów robimy pętelkę. Kilka zwojów. I podobna sytuacja, czyli docinamy, przypalamy, i mamy gotowy do łowienia. Zawsze przed wędkowaniem przygotowuję sobie kilka takich zestawów, gdyż kiedy stracę jakiś zestaw, nie daj Boże, to mam gotowy zestaw do łowienia. Wtedy łączymy go tylko dobrym węzłem z linką główną i tak przygotowane podajniki możemy śmiało stosować na wszystkich rodzajach łowisk. Mam nadzieję, że Wam się to przyda.
Widziałeś, to tego potrzebowałem. Czemu wołasz, kurwa? Wołam. Nastąpiło piękne branie. Spodziewałem się właśnie, że to będzie amur. No i chyba się nie pomyliłem, ale jak widać wyjeżdżasz od jakichś chyba 2 minut. Nie do zatrzymania ryba. Coś pięknego. Czuć go na pofederze. Bardzo miękko. No, ale nie możemy za dużo nic powiedzieć. Jest to jeden z kilku podajników MS Range'a. Przystosowany on jest do sypki zanęty. Bardzo dobrze trzyma zanęte przy rzucie. No dzisiaj bardzo skuteczna przynęta, czyli dwie malutkie kurleczki, truskawka, microboils z MS Range'a. To już któraś ryba. Nie wiemy, czy to będzie teraz amur, czy może karb, ale na pewno jest coś większego. No. No. Gdyby się go udało wyjąć, powiem tak, w to tego gdyby serca, się udało go wyjąć, to jest naprawdę... Będzie to moje PB amurowe na federze. Spróbuj, jeżeli ci się uda skręcić, pokazał przed chwilą, stanął dęba, pokazał ogon, nie? Yes! Kurde, glaczek mi został, sięgnij na glaczka. Jak jest, kurwa! Po to tu przyjechaliśmy, panowie. Po takie ryby. Nie, to powinno kołysnąć. To powinno kołysnąć. Tego amura wyciągnąłem. Cena to już tutaj jest nieważna. Żyłkę główną mam na tym kołowrotku założoną 0,20, a przypon 0,14. Na moje oko ten amur ma około 20 kg. Zaraz go zważymy, sprawdzimy to, ale... Przypon... Ja nadwykam się żyłkę, panowie. Cieniutki, zobaczyć, żyłka główna. 0,14, żyłka 0,20. Tam łaczej. Ja dopinię tutaj, gdzie jestem. Tutaj korzystam i sobie zdrożymy. Swoje nowe PB, federowe oczywiście, amurka, 18 kg 200, hol trwał około 40 minut, ale ciekawostką jest to, że żyłka główna była 0,20, a przypon 0,14. Szczęśliwy? Bardzo. Najważniejsze, że zadanie wykonane. Bardzo cieszę się z tego względu, że to już drugi jesiot. Moja przygoda ze siotrami zaczęła się stosunkowo niedawno, więc tym bardziej miło, że kolejny taki przedstawiciel tego gatunku zawitał. Super silne ryby, naprawdę polecam ich łowienie. Może nie każdy karpiarz je lubi, ale powiem wam, że doznania z holu są naprawdę niezłe. Fajne ryby, naprawdę silne i waleczne. Nie za duży egzemplarz, ale cieszy. Śmiechnij się, nie pufaj. Nie pufaj tak raczej. Na takich chwil warto żyć.